16 sierpnia w sobotę w Galerii Handlowej Twierdza Kłodzko już od godziny 11 będzie rozbrzmiewał jazz. To jest kolejny event w tej kategorii, w której chcemy Państwu zaprezentować ten gatunek muzyczny w wykonaniu najwspanialszych, przodujących zespołów polskich oraz czeskich. Smaczku dodaje fakt, że całość poprowadzi ze mną razem Korneliusz Pacuda, którego wszyscy doskonale znacie. Jest to szef festiwalu w Mrągowie i znamienity gość, muzyk, redaktor muzyczny, także doborowe towarzystwo. Wspólnie z polskimi wykonawcami będą muzykować nasi południowi sąsiedzi z Czech. Robimy ten event wspólnie właśnie z Czechami, naszymi wspaniałymi sąsiadami, z którymi chcemy się zmierzyć właśnie w tym jazzowaniu, zobaczyć, kto jest lepszy, kto lepiej gra, kto lepiej porwie do zabawy naszych wszystkich klientów i mamy nadzieję, że tak się stanie. W tym szczególnym dniu nie tylko będzie można pobawić się przy muzyce, ale również spróbować tradycyjnej kuchni oraz napić się czeskiego piwa. Nie tylko muzyka, przede wszystkim potrawy. Będziemy się tutaj, powiem szczerze, wymieniać jakby naszymi zwyczajami, tradycjami, także Czesi swoimi, mi swoimi. Będziemy konkurować, które piwo jest lepsze, prawda? Kto lepiej gra, kto lepiej tańczy. Będzie mnóstwo czeskich produktów, jarmark produktów. Przede wszystkim ze wspaniałym piwkiem, bardzo dobre jedzonko, mnóstwo muzyki. Drodzy Państwo, bądźcie z nami, zapraszamy serdecznie. Wielkim wydarzeniem imprezy będzie bicie rekordu gry na tarce. Będziemy bić rekord gry na tarkach, takich tarkach, na których kiedyś się prało odzież. Pewnie starsze panie troszeczkę pamiętają, jak to wyglądało, a młodym przypomnimy, jak kiedyś wyglądały pralki do prania, prawda? Także zapraszamy, bądźcie z nami, godzina 11, sobota 16 sierpnia. Będzie dobra zabawa. W imieniu organizatorów gorąco zapraszamy do integracji polsko-czeskiej w Galerii Handlowej Twierdza Kłodzko.